Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w Tarnobrzegu została przedłużona. Seniorzy będą mogli zaszczepić się jeszcze w listopadzie. W Tarnobrzegu akcja bezpłatnych szczepień dla seniorów prowadzona jest od 2014 roku. W dwóch pierwszych latach skierowana była do osób w wieku 65. Plus. Od 2016 roku mogą z niej korzystać również seniorzy powyżej 60 roku życia, na stałe lub czasowo zameldowani na terenie Tarnobrzega. Ogółem od początku akcji do końca 2018 roku zaszczepiono, zaszczepionych zostało 7592 osoby. Wydatkowano na ten cel z budżetu miasta blisko 276 000 zł. W bieżącym roku miasto Tarnobrzeg przeznaczyło na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 80 000 zł. Są to środki finansowe zagwarantowane na ten cel uchwałą budżetową miasta. Na dzień dzisiejszy zostało wyszczepionych 942 mieszkańców Tarnobrzega. Akcja rozpoczęła się w październiku i pierwotnie zgodnie z ustaleniami miała potrwać do końca miesiąca. Pojawiły się jednak pewne opóźnienia w dostawach biopreparatu do przychodni. Dlatego władze miasta zdecydowały o wydłużeniu czasu bezpłatnych szczepień. Kłopoty z dostaniem tych szczepionek nie zależą ani od nas. Ani na, tym bardziej od władz miasta, dlatego że my jesteśmy gotowi, tylko zawiodła dystrybucja. Zawiodła dystrybucja na szczeblu centralnym i tam jest ta przyczyna, która właśnie skutkuje tym, że w hurtowniach nie ma leków. Seniorzy, którzy nie skorzystali z akcji, będą mogli jednak jeszcze zaszczepić się przeciwko grypie. Nowa partia szczepionek ma pojawić się w przychodniach w drugiej połowie listopada. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku i jesteśmy w stałym kontakcie z dostawcą szczepionek. I jeśli zaistnieje taka potrzeba, szczepienia będą kontynuowane jeszcze w miesiącu grudniu. Czas na zaszczepienie się praktycznie jest do końca roku, a nawet jeszcze, jeszcze dłużej, dlatego że szczepionka działa przez cały rok a drugi etap zachorowań zazwyczaj jest gdzieś w okolicach lutego i marca. I zaszczepienie się do końca roku zabezpiecza przed tym drugim szczytem zachorowań. Ten drugi szczyt zachorowań z uwagi na osłabienie organizmu po miesiącach zimowych nawet bywa groźniejszy niż, niż te zachorowania, które są w tej chwili, a nawet można powiedzieć, że w tej chwili to jeszcze takiej prawdziwej grypy nie było. Jak mówi lekarz rodzinny Janusz Kamiński, warto zaszczepić się przeciwko grypie, bowiem powikłania pogrypowe są naprawdę groźne, szczególnie dla osób starszych. Osoba do 40 roku życia chorobę jakoś pokona ze względu na dużo większe rezerwy organizmu, natomiast po 60 roku życia te rezerwy są mniejsze, a poza tym ludzie po 60 roku życia już mają parę chorób, które mogą się zaostrzyć w wyniku przechodzenia infekcji grypowej i doprowadzić do ciężkich powikłań, które no niestety zgonem się mogą skończyć. W tamtym roku około 100 osób. W w Polsce jednak bezsensownie umarło na grypę. Aby zachować odporność, należy jednak szczepić się co roku, najlepiej przed sezonem zachorowań na grypę.